Dobra, teraz robimy obronę VIP-a taką poważną. Wyjdziecie przodem. To był fake. Tyler, słyszałem to. Ja też słyszałem. Chowamy, chowamy się, chowamy się, chowamy się, chowamy się. Moja szefa. Żółto-ludkiem, czy... Nie, ja mam takie czarne ubranie. Ja jestem takim okay. najbardziej bazowym gigaczadem, of course. Dobra, to co? W tym składzie, w jakim jesteśmy, Alesion, dajcie mi wygrać Wilgax. Włazimy do windy czwórki w takim razie. No to chodź. A tu? Nie, no to była najbliższa. Dobra. Musicie mnie nauczyć tej gry w takim razie. Wychodzi na to, że jestem kiepski. Nie no, było git. Na 27 doszłeś. To prawie do 50. No tak. Ja też lubię taką wesołą księgowość. Dobra. Dobra, wyzbierajcie itemy, ja się idę bać. Dobrze. Pierwszy pokój. Ale strasznie, ale nie, strasznie. Ej, przechodzę przez drzwi, jest git. Brakuje mi tu jakiegoś przystępu do skoku, żebym se trollował. Dobra. Tak, też mi schody. Brakuje. Tu są schody, idę tam. Ja tam nic nie ma. Dobra, drzwi zepsute. Okej. Okay. Wilgax.pl. Boże, i jaki jumpscare z tej szafy. Dobra, brońcie mnie. Ja muszę dojść do końca tej gry. Jak to, to tylko jedna osoba może być w szafie. Musimy znajdować sobie różne szafy. Świetnie. No, super. Nie. Yeah. Pamiętajcie, że jestem waszym priorytetem. To nie jest normalna gra, to jest obrona VIP-a. Będę brał na siebie ciosy. To jest obrona VIP-a, słuchajcie. Ej, graliście w paintball? Ekipa Scooby-Doo normalnie. To? Tylko nie mamy psa. Co za dźwięk? O, 10. O, trzeba dźwignię znaleźć. Będziemy rozwiązać tę kwestię Scooby-Doo. Dobra, to ja tu na was poczekam. Idźcie do tej strasznej piwnicy sami. To jest winiarnia przecież, beczki. Ej, a co, ja nie piję alkoholu, co wam chodzi? To kto chce łyka wina? Gentleman wino jest, jak chcesz. Okej. Ja nie pijam alkoholu tak słabego. O kurde, ale straszne. A i co żeś narobił? O, mieliście mi pomagać, a wy mi prawie zrzuciliście szafę na łeb. Globus. Od tam poszłeś. Galaxy Gasm. Siemano, pierwsza wiadomość. O, ej, powiem ci szczerze, całkiem spoko. Wcześniej się bałem, teraz się śmieję, dokładnie tak jak planowaliśmy. No tak, tak miało być. O kurde. Nie, dobra, moja szafa. Ta szafa jest moja. Znajdźcie sobie własną. Nie, to był troll. Nie, idzie. Ty, ale zaraz mnie wywali ten. Idzie. Dobra, wyjdź. Dobra, wyszedłem. Gdzie jest jasno? Gdzie jest jasno? 13. Masz jasno, to jednak nie. O, teraz masz. Będzie pst, 100%. Pst. No ja już miałem. Nie. Nie no, chyba nie dostałem. Chyba jest git. Bo jest git. Ej, oczko! Gdzie jest ty? Oczek. Nie, znowu ciemny pokój. A gdzie jest czwarty kolega? Nie wiem. Odpadł! 16. Ja jumpscare'a dostałem. O, najgorzej. Dobra ci jumpscare, ty. Dobra, nie ma ja psyta. Nie ma psyta, psyt jest git. Dobra, jest okej, okay, jest okej. Okay. Uciekam. Jak coś wchodziliśmy z 16. Z 16 wchodziliśmy. Dobra, wyszedłem. Okej. Okay. Ale mam mało HP. Ale jumpscare. Nie. Słyszałem te psy. Ej, czy wy... Gdzie wy jesteście? Cześć, Wilgax! Jezu, ja jestem straszliwy. Wilgax nie żyje. No dorwał mnie. Blow i mnie dorwał. Widziałem tylko, jak umiera. Nie mogłem nic zrobić. Przyjaciel. Doszedłeś z nami tak daleko. Pomódlcie się za mnie. Kto by się spodziewał, że będziesz pierwszą ofiarą? Patrzcie na niego. Do końca uśmie... What? Zniknął! Czemu ty żyjesz? Można się podnieść w tej grze? No co?
Dobra, jestem. Ty, jak przegrać w takim razie, jak jest nas więcej niż jeden? No wszyscy muszą. Dobra, klucze mam. Klucze mam. Złe! No co za... To to było. Trzy razy mówiłem, że do 17 wchodzimy. W ogóle nie wziąłem pod uwagę, że może mogą to być jeszcze jedno. Ja mam klucz. Czy inaczej was nie nauczono, że w horrorach, że się nie powinno rozdzielać? Teraz 19. Tak było. Pamiętam, jak mówiłeś 18. Ale ja nie otwieram drzwi, bo wiem, że zginę, jak tylko spróbuję otworzyć drzwi, więc musicie je otworzyć za mnie. O kurde, ciemno. Ciemny pokój. Ten ma świeczkę, szalony. Dobra, rozejrzeć się. Czy nie ma tu tego dziada? Nie ma. Nie ma psta. Uważajcie na psa, no. Dokładnie. Ale Ja tylko do pokoju weszłem. On mi się w ogóle pojawił tylko w pierwszych trzech podejściach, ten pst. I tak mnie wystraszył, że ja teraz zawsze mam paniczne patrzenie, czy go przypadkiem nie ma. I nigdy go nie ma. No, znaczy ja się odwracam... Ja się odwracam tylko jak słyszę pst. Ale ja mam lekkie opóźnienie w dźwięku w porównaniu do was. W sensie, że... Ścieżka dźwiękowa mi się pojawia z opóźnieniem jakimś pół sekundy. O, mam darze! Pewnie je zabrałeś. Wilgax, nie tak się traktuje VIP-a. O, zapalniczka. A chciałem zapytać, czy ona działa inaczej niż świeczka. Dookoła ciebie się świeci. Okej. To tak. Obrazy do przedstawienia. O, nie dotarłem tu wcześniej, ale fajnie. Skąd wiadomo, jak je ustawić? A, po kształcie. Bo tu się... Tak jest. 29. Ktoś pukał po moje lewe. No i co? Chyba. No i co z tego? Oczek. Oczek, o Jezu, prawie mnie zabił. O, jest szafa. Okej. Przelatuj szybciej. Tak, 23. Nowy rekord, Genter. Ale fajne pomieszczenie, tylko trochę straszno. No, fajne. Nie widziałem takiego wcześniej. Dobra. Sprawdź, czy... Wow! Widziałem go! Ja znowu nie dostałem. Genter, patrz jakie fajne. Co? Co to jest? Jak ktoś mam tyczy, nie? To Jezus. Pójście na dół, do tyłu i da po prostu i tyle i będzie podprawiać. Te oczy są straszne, co to jest? Co to są za oczy? I czemu one się pojawiają w randomowych miejscach? No, nie wiem. Mandasz, bierz go. O, jakie mam fajne zipo. No. Ty takiego nie masz. Dobra, uwaga, Gentler, teraz może być moment, w którym zginiesz. Co? O, tata. Widziałem go. Co widziałeś? Czerwony! No psyta. Co to jest? Halo! Bullfight! Run! Kurde, nie da się skakać! Nie da się skakać. Run! Boże święty! Goni mnie! Prosta. Goni mnie! Skibri toilet goni mnie! Śpiewając tę piosenkę. Chyba umrę. Umarłem. Kurde, molno. Skąd miałem wiedzieć? Tam się drzwi na niebiesko świecą i trzeba do nich biec po prostu. No ja właśnie skręciłem w tą stronę, pewnie nie zauważyłem, w którą powinienem. A jak po dwóch stronach nie widzisz drzwi, to biegnij przed siebie po prostu. Ja bym coś powiedział, że to będzie takie... Dobra. Do mnie, moja desko. Silver Surfer. Do mnie, moja desko. Myślałem o tym, żeby kupić sobie skina, ale potem zorientowałem się, że w dorsach jest kamera pierwszoosobowa. Telefon. Jezu. Dobra, to też. Dobra, to co weź. Spokój się. Naj. Hop, tak. O, umarł. A kto umarł, ten nie żyje. O Jezu, ten też. O, dwóch się wychuśtało. Dobra, przyjmuję na siebie.
Ja nie, dobra, ja idę tędy. Czekajcie, bo ja się zgubiłem. Spoko. Ja mimo, że jestem znaleziony, to się zgubiłem, także... 34. O nie, to nie. migało. Umrzemy. Chodź na dół, na dół. Dobra, tutaj. Dobra, żyjemy. Ja już otworzyłem dźwignię, jak ktoś dźwignie, to kliknąłem już. Ja przebiegłem przez ten... przez szyb wentylacyjny, bo się bałem tego Screechera. A ja za teraz. Już kliknąłem dźwignię, jak ktoś. A, to jest. Tylko, że nie mogę znaleźć wyjścia, ciemno. Tam o, dobra, tu jesteście. Czekajcie, muszę się rozejrzeć za tym. Dziadem za plecami. Dobra, chyba nie ma. Let's go. Czy teraz będzie ten bieg znowu? No, będzie ten drugi. Kurde, jak znowu zdechnę? No właśnie. No nie wiem, musisz dać radę. Musisz dać radę. W sumie, logiczne. Crouch. Prosto. Prawo. Widzę. Got it! Co się dzieje? Wszystko wybucha! Łapy! Co tu się... Halo! Co to za krzyki? O, przeżył Gentler! Yes! 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 Dobra, mamy to. You can run, but you can't successfully run from sick. Dzięki za GG Kamski. O, wy zginęliście najgorzej. 42 teraz było. To tutaj, chodź Gentler. Ile? Oczy, nie patrzcie. Oh fuck, ale dostałem teraz obrażeń. Najlepiej tak się... Najlepiej tak się wchodzi do pokoju, to tak jak się patrzy w dół. Jest to, że jak jesteś jako obserwując, to możesz na to patrzeć. Serio? Tak. O. I to dziwnie wygląda, nawet robię chyba screenshota nawet tego. Nie mogę drzwi otworzyć, what the fuck. No właśnie, czasem się tak zdarza. Też się spóźniłem, to zniknęło, jak otworzyłeś te drzwi. Właśnie co to było, tak? Ty, faktycznie. W ogóle tego nie założyłem. Ale rozwali tu wszystko. Kurde. Tak fajnie ogląda się to z trzeciej osoby. Nie ma tego? Nie ma. Dobra. Let's go. No? Trzeciej osoby powinno też być. Dałoby taki klimat prezydenta, nie? Boże. Coś w tym jest. Chociaż teraz to jest bardziej klimat, nie wiem, czy taka darmowa gra była. Spooky z House of Jumpscares. W sensie Gentler, mi chodzi o Resident Evil 7. Na przykład. O. A, 7? To jest... Jak Biohazard. Tak, Biohazard, no. No, dotarliśmy do 50 Gentler. O, coś się zmieniło. Teraz masz specjalny pokój. A są tu hile? Nie. Dobra, słuchaj Gentler, teraz będzie taki trudny boss fight. Co będzie? Jak to boss fight? Ja nie mam HP. W sensie, on cię tak zabija na hita. Aha, no to mnie pocieszyłeś teraz. Tam będzie potwór, słuchaj, tam będzie potwór, który jest ślepy. I musisz łazić po bibliotece, zbierać książki i potem otworzyć kod. Łazić w bibliotece, zbierać książki, otworzyć kodem, dobra. I w tych książkach są numerki z kształtami i... No, i to będzie klucać przez... Spooky z Jumpscare Mansion, mogę zagrać w tę grę w sumie, chętnie nawet. Chodzimy. Ale to jak on jest ślepy, to w ogóle jak go unikać sensownie? Kutnij sobie, bo on cię słyszy. Okej. I teraz trzeba tutaj po półkach szukać książek. Dobra. O Jezu. Ja grałem chyba w to, ale demo chyba. Jak ktoś to się usłyszeć, możesz je usłyszeć. Ta gra się kiedyś nazywała Spooky's House of Jumpscares, a nie Jumpscare Mansion. Czekaj, bo on tu idzie chyba.
Czy ja i ty mamy osobne książki do znalezienia, czy mamy jedne? Nie, łącznie. Dobra, przynajmniej nie martwię się. Weź na górę idź tam. Zasadę? Tak. Myślałem, że zapalniczka tam jest. Uważaj, on będzie szedł do ciebie, to tam możesz się do szafy schować. Albo jest szafa, kanapę. Dobra. Mam książkę. Jak ktoś, to możesz się do szafy chować, ale wtedy jak on cię znajdzie, to będziesz taką minigierkę, gdzie musisz klikać. Idzie, to idzie. Lewo, prawo. Ja obserwuję Gentlera i... Idzie, no. Jest. Poszedł. Ale jeszcze nie chodź. Boję się. Jak zejdzie na dół, to wtedy wyjdź. Zejdę zaraz. Dobra, on na dół zeszedł. Tak. Ja mam kartkę z kształtami. Przy drzwiach najlepiej te kampi. Ile ten kot ma? Aha. Ohoj, okej. Ja mam kot, a idzie na górę. Idzie na górę. Na górę idzie, uważaj. Shit, zginę tu. Chowaj się do szafy albo gdzieś. Za pufę. Chce się fotel. Jest gość, ma normalnie szczęście. Dosłownie przed nim, nie? Nie. Idź stąd. On na dół, chodź na dół. Dobra, żyje. Ale jeszcze jednej cyfry nam brakuje. Przy choince sobie tak ukrył się, kurczę, a potwór chce iść. Dobra, jest pięć. Mamy wszystko. Tu jest dużo książek. Kurde, demon znowu. Znowu idzie. Kurde. Pamiętaj, że to się jest moczami, nie? Dobra. Jak on głupi jest. On mnie znalazł. Aha. I teraz mam minigierkę. Ej, a ty się zajmuj chodem. Ja mam kartkę, to zaraz ci powiem. Idę, uważaj. Ja mam kartkę, to zaraz powiem wszystko, ale muszę wyjść z szafy. Dobra, poszedł sobie. Pośpiechuj to. Dobra. 1, 4. No. 1, 4, 9. 9. No. I 5. Uważajcie, idzie. Spadamy. Dobra, dawaj, udało się, brawo. Nice. Dobra, znalazłeś 90% tych rzeczy i z jakiegoś powodu wiedziałeś, jaki jest kod, ale cieszę się, że przyszedłem do tobą. Posłuchaj, tam po lewej było takie okno, prawda? Mhm. Nie wiem, czy zauważyłeś, tam jest takie biurko i tam leżała kartka. I na tej kartce były kształty rozpisane. Pewnie jakaś zabawa w dodawanie, inne takie pierdoły. Nie, to były kształty, wiesz, pierwszy X, drugi kwadrat, trzeci i tak dalej. El Goblino. No, jesteśmy w sklepie, gdzie możesz sobie kupić itemy różne. A mogę kupić życie? Możesz krzyż sobie, jak masz tyle kasy, możesz sobie krzyż kupić, wtedy możesz przetrwać jeden atak od potwora. No niestety, bo to z jednego podejścia trzeba tyle zebrać, a ja mam tylko 65 z tego podejścia. Ja 77. To no, jak kupię klucz. Dostaniesz tylko ode mnie. Ale fajna, przyjemna muzyczka chociaż. Seems to do nothing. Ja mam klucz, o taki fajny. Robisz dźwięk fuck, nie zginiesz. Dobra, lecimy dalej, jeszcze 50 zostało. Oj, get me a boy. Ready to run through. A dobra, teraz więcej będzie chyba. Wyjdź. Czemu? Bo teraz będzie taki... taki potwór. Aha. Z długim korytarzem. Aha. I on się będzie przed tobą pojawiał i... będziesz musiał się zawracać. Co się zaczyna? Czaisz? Tak, rozumiem. Pojawia się przede mną i ja zawracam. Tak. A, czyli coś jak Silent Hill City, że było taki, moment, że przychodziło się do takim korytarzem i później jak się zawracało, to cały czas inny korytarz. To cały czas idzie. Idę. Wystraszył mnie. Chciałem się zawrócić. Co się stało? O, biegnie. What?
Umarłeś? Umarłem. Tak. Słuchajcie, to jest nasze podejście. To jest to podejście, w którym... W którym będziemy dalej niż w 54 pokoju. I słuchajcie, wszyscy cztery musimy tam dotrzeć. Dobra, teraz robimy obronę VIP-a taką poważną. Wyjdziecie przodem. Pst. No bo on znika, jak otwierasz drzwi. Uważaj. A to był fake. Słyszałem to. Ja też słyszałem. Chowamy się. Moja szefa. Idźcie stąd. To jest okay, moja żafa. Ja też już jestem w szafie. Jak będzie trzeba, to was wszystkich wrzucę pod autobus. Okej. Okay. Black Myth Wukong. Ale 24. Ty Wilgax! Chciałeś mnie normalnie pod autobus wepchnąć. W piszczel uderzyć, żebym się przewrócił przed szafą i zginął. Nie widziałem. No, taki losowy. O, chowamy się. Chowamy się. Pomoże. Wilgax jak zwykle przejął najbliższą szafę, żeby nie wbić pod autobus. Nie zostawił, jak koledze. Bo tutaj masz losowe pokoje i losowe potwory. Szafa. Dobra, zabieram ci Wilgax tę szafę, zanim ją zabierzesz. O, idzie ten. Chować się. Nie. Tu jest? Nie. O. Zabraliście mi kryjówki obok. Znaczy rozumiem, że też musieliście przeżyć, ale... Ja miałem... O. A w ogóle nie mrygało chyba. Chyba właśnie też nie zauważyłem mrygania. Kurde molno! Ja jako VIP powinienem móc was wywalać z szafy. Ciemno. Trzeba otworzyć. Maj, super, ja jestem ciemnej. No tak, ja też. Wszyscy jesteśmy w ciemnej. Słyszałem to. No co mnie pije? Wygoniłem go. No tu nie ma dźwigni, what the fuck? Chyba dźwignię znaleźć, ja jej nie widzę. Ja się tylko odwracam i szukam... Jesus! Pudło. Dobra, nic nie ma. Jak patrzy. Dlaczego zabierasz mi zawsze rzeczy? Dlaczego zabierasz mi rzeczy? Mamo! Mamo! Powinien od razu przybiec do nas zabić. W ogóle bez... No mógłby. To tam uważajcie na siebie. Ja idę na górę od razu. Na górę mówisz? Ja sobie pójdę prawą. Albo ja szukam tych wystających książek właśnie. Jak to da się jeszcze dało słyszeć trochę te książki. Tak, usłyszeć takie błyszczenie się, to wtedy masz książkę pobliżej. Sunshine Sparkle! Ten dźwięk mi się nie podoba. Idzie do mnie. Jezusie! Mamy już wszystkie książki? Ile tych książek powinno być? Chyba jeszcze jedna. Już mamy wszystkie jak coś, wszystkie mamy. Dobra. Zbierz kartkę ktoś z biurka. O, Genter, ty tam jesteś. Tak. Zebrałem. Chodź do nas na górę, Genter, jak możesz. Chcę. Idę śladę. O. Dobra. Idę. Spróbuj na górę do nas przyjść. Tak, spróbuję. Wystraszyłem się, bo mi zaczęło coś piszczeć. Na górę idzie. Do szafy idę. Powiedzcie, jak sobie pójdzie. Dobra, poszedł sobie. Dawaj, kod. A to co mam, co ja mam tu zrobić? Mam kartkę. Powiedz mi... Aha, dobra, jedynka, czyli tak. Teraz to on idzie. Chodź tu. Poszedł sobie. A poszedł? To wpisuj ktoś. O, kartka zniknęła. Dobra. Thanos otworzył. Sigma. Dzięki, ale skąd wiedzieliście? No bo on miał kartkę też. Aha. No to git. Chodź pokażę coś, Genter, bo to jest też fajne. Gdzie ty jesteś? Tu za szafą. O. No. What the fuck? Gdzie ty... Co by zrobił? Halo? Romsy!
pokoi. Rumsy. The back rooms. Tam za tą kratą są takie rumsy, czyli to jest gra, na której były inspirowane drzwi. Mhm. I można do nich sobie po prostu pójść, jak chcesz, tutaj. Ale trzeba otworzyć dźwignię w następnym pokoju, mieć klucz szkieletowy i dwa lockpiki. A to ciekawe. Fajny easter egg. Zarobiste. No. To u ciemno. 67. O Jezus. Co to jest za infirmary? Infirmary. Chodź. Bo tutaj kolega otworzył nam fajny pokój z roślinką. Która możesz sobie dotknąć roślinkę. Hold. Ja też. Jaha, być stronger. Uuuu! I teraz się leczysz. Dostałem. Nice! Ale to czekaj, leczę się jednorazowo, czy teraz będę się na stałe leczył? Na stałe będziesz się leczył. O ja! Aż zginiesz. No, teraz będzie trudniej. Świetnie. Nie mogę się doczekać. To już i tak mamy rekord. 70 któryś pokój. Ciemno znowu. A, myślałeś, że się nie... Dobra. Teraz będzie trudniej trochę. Dobra. Nie ma tego gościa. Psyta. Znowu? Czemu znowu uciekamy? No mówiłem ci przez cały czas. A powiedziałeś, że będzie trudniej, ale nie wiedziałem, że będziemy uciekać. Aha, no bo to te oczy oznaczały. Prosta. Prawo. Lewo. Nice. Prosta. Dobra. Lewą. Prawą. Chyba przeżyłem. Brawo. Dobra, przeżyłem. Wszystko mryga. Ej, mrygało. O, nie wiem. Czy nie? Chyba nie. Możesz wyjść. Dobra, creepy to było. Mam wrażenie, że ten czas coraz krótszy jest. O nie, to jest to. Do przodu, Jenter. Biegnę. Cofam. No. Jak ci flash nie, to możesz się zawrócić. Biegnę! O, widziałem go. Nie chciałem go widzieć. O, nie wolno. O, dobra, run away! Nie, Jezu! O, dobra, udało się na razie. Flash, dobra. Dobra. To jest stresujące. Dobra. Two steps forward. And one step back. Survive, hold. O kurde, teraz będzie... Teraz, słuchaj, Jenter, będzie takich 10 trudniejszych pokoi. Aha. Trudniejszych. Ponieważ... Za łatwo było do tej pory. No, do tej pory było łatwo. Posłuchaj, teraz na podłodze będą takie pułapki. Będzie ciemno i... To pokój może się pojawić ten czarny, co biegnie przez pokój, tak jakby. Okay. Do szafy chowasz. Great. I musisz wysłuchać, czy on do ciebie idzie się chować do szafy. Czarny i mam się chować do szafy, a czarnego się nie uciekało, nie biegło? W sensie chodzi mi o tego Rasha. Aha, ojej, dobra. Dobra. I musisz go wysłuchać, czy on do ciebie biegnie teraz. I uważaj na Screecha i oczy jednocześnie. No świetnie. Mam takie pytanie. Można do was jakoś dołączyć? No i tak ostatnią rundę gramy. Tak, no już kończymy. A to zajmij się. Do psady staniłem moment. Oczko. Szafa, Jenter. Szafa? Dobra, wyjdź. Nie, chodź, się! Nie! Wiesz? No, wyszedłem. O, wyszedłem. Ale dzięki za info. Kurde molno.
Ale było dobrze. Najwyżej spróbujesz za miesiąc. No, albo coś. Może się kiedyś zdarzyć, czemu nie? Nauczę się do tej pory, nauczę się.